Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu ogólnym na miesiąc marzec 2021. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładzik przy pomocy talii Illuminati Tarot. Następnie wylosuję dla Was jedną kartę z afirmacją z serii Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. I na zakończenie jedna karta z serii Klucz anielski. Zobaczymy, jaka myśl, jaką puentą zakończymy to czytanie. Przypominam, że czytanie jest ogólne. Może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne. Dlatego zawsze proszę, żeby odsłuchać dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Zapewne tam będą dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Jeżeli nie znacie jeszcze swojego znaku ascendentalnego, macie link w opisie tego filmu, który zaprowadzi Was na stronę, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć. No dobrze, kochani, to tyle. Karty są potasowane. Już je przekładamy i patrzymy, co tam ciekawego marzec zapowiada dla naszego strzelca. Energia, z jaką strzelec wchodzi w miesiąc marzec. Trzy kielichy. Super. Wesoło, na wesoło, kochani. Dużo, dużo radości, dużo spotkań, dużo celebrowania swojej obecności w miłym gronie, w miłym towarzystwie. Jakiś powód do uczczenia jakiegoś sukcesu, być może sprawy, która zakończyła się dla Was pozytywnie. Dobrze, co pomaga bądź przeszkadza? Dziewięć denarów. No, raczej 9 denarów pomaga, tak? Więc tutaj sprawy finansowe, bardzo dobrze. Wasze działania w miesiącu marcu. Trzy miecze. Chcecie wyjść z tego stanu, moje kochane strzelce, więc tutaj no, robicie może jakiś porządek w swoim życiu prywatnym, może zawodowym. Coś, co Was w jakiś sposób ograniczało, uprzykrzało Wam życie, powodowało zmartwienia, strach, tak? Chcecie wyeliminować ze swojego życia. To jest też karta, która pokazuje, że to jest czas, żeby nie kierować się uczuciami, tylko żeby myśli, analiza i taka decyzyjność przejęły kontrolę w Waszym życiu, tak? Miecze to informacje, miecze to myśli, miecze to skoncentrowanie się na pewnych sprawach, przeanalizowanie ich głęboko. Może czas rozliczyć się tutaj z jakimiś trudnymi sprawami, ewentualnie nie pozwolić, by te wiadomości z zewnątrz, jakieś informacje, którymi ktoś Was krzywdzi, albo które powodują właśnie to, że czuliście się coraz gorzej, wreszcie właśnie wyeliminować ze swojego życia, tak? Nie dopuszczać ich do siebie. Ja zaraz dopowiem tą kartę, ale wydaje mi się, że niektóre strzelce będą wychodzić z jakiegoś okresu smutku, takiego załamania, żalu, przybicia. Coś będą z tym robić. No, jesteście w energii trójki kielichów, czyli z trójki mieczy do trójki kielichów, no to kochani, super, super. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Karta maga. Czyli coś zaczynacie od początku, ewentualnie nabraliście pewności siebie. Nabraliście pewności ku temu, żeby działać, tak? Mag to jest też firma, to jest przedsiębiorstwo, to jest odwaga. To jest wiele czynników, które pomagają w życiu. Atrybuty, wiedza, umiejętności, odpowiednia taktyka, dyplomacja, pomysłowość i wielka pewność siebie, żeby robić to, na czym Wam bardzo zależy, tak? Nie poddawać się, doświadczać, ale też wykorzystywać swój urok, swoją wiedzę ku temu, żeby coś zmienić w swoim życiu, tak? Może rozwijać jakiś talent, może kontynuować
prowadzenie firmy. Natomiast zahaczę też tutaj o związki, bo niektórzy będą łamać serca komuś, być może ewentualnie nie pozwolą na to, żeby ktoś Wam złamał serce, zwłaszcza jeżeli jesteście w jakimś trójkącie miłosnym, ale to tylko tak na marginesie, bo jak wiecie, ja co miesiąc robię Wam osobne filmy na uczucia. W tym miesiącu wyjątkowo będą filmy osobno dla singli i osobno dla par, dlatego że jak robię takie długie filmy, niestety zrobię 3-4 i one mnie bardzo męczą. I łatwiej mi jest zrobić od razu większą ilość krótkich filmów niż takie tasiemce, przysłowiowo mówiąc. Dlatego będzie to troszeczkę rozdzielone. Jak są te filmy długie, później no, długo na nie czekacie. I już sama zauważyłam, że ten system się nie sprawdza, dlatego muszę coś z tym zmienić. Ale prędzej czy później te filmy zawsze docierały na kanał, więc na uczucia Wam zawsze robię czytania. Więc tutaj głównie będziemy zahaczać o takie strefy finansowe, domowe, rodzinne. Dobrze, bo trochę się rozgadałam w innym kierunku, lecimy dalej. O czym, o kim strzelec będzie myślał? Co planował, co analizował w miesiącu marcu? Król kielichów. Dojrzałość emocjonalna, ale być może też jakieś wielkie uczucie. Być może myślicie o jakimś raku, skorpionie bądź rybie. Ewentualnie intuicyjne wybory. Czy to, co robicie, zmierza w dobrym kierunku. Poczucie też bezpieczeństwa, jeżeli chodzi na przykład o sferę zawodową bądź uczuciową. Czyli czujecie się bezpiecznie, czujecie się dobrze, macie wsparcie. Może, co niektórzy z Was, leczą jakieś urazy u odpowiedniego terapeuty, tak? U lekarza dusz, u lekarza emocji. Wspierają się, budują swoją pewność siebie, żeby nie poddawać się i walczyć na przykład o miejsce pracy. Połowa miesiąca, moi kochani. Papież. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak Wy widzicie tą sytuację, jak ją czujecie, jak ją postrzegacie. Kochankowie. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, rodzina, znajomi. O, zobaczcie, jakiego tutaj mam. Widzicie? Z poprzedniego czytania się jakoś taki gagatek zawieruszył. No ładnie. Czynniki zewnętrzne, jeszcze raz. Tam nam się chochlik jakiś wkradł. 6 kielichów. Bardzo lubię tę talię za taką oprawę graficzną, kolorystykę. Coś pięknego. Obawy lub nadzieje. Sąd ostateczny. Jak to się ostatecznie skończy, tak? I czy będzie poprawa? Tutaj niektóre osoby naprawdę mogą walczyć z jakąś dolegliwością. Być może wraca im dobre samopoczucie, wyjście z jakiejś choroby. No i w połowie marca będzie dobra diagnoza, tak? Więc nie musicie się martwić. Jakiś terapeuta faktycznie, bądź osoba, no psycholog, nie wiem, psychiatra, ktoś, z kim możemy porozmawiać o swoich takich wewnętrznych problemach, problemach właśnie, no, niedolegliwościach fizycznych, chociaż rzeczywiście no, przy tych różnych takich zaburzeniach też mogą być dolegliwości fizyczne, chociażby na przykład bóle głowy, tak? Ale chodzi tutaj o te emocje, tak? Lekarz dusz. I koniec miesiąca. Koniec miesiąca, moje kochane strzelce. Karta śmierci. Ale nie boimy się tej karty, bo to jest karta przemiany, karta transformacji. Że zmieniacie swoje życie od teraz, tak? Najpierw zmieniliście siebie, a teraz zmienia się życie. Ewentualnie miejsce pracy. W tle czytania mamy pazia denarów. Paź denarów, zodiakalna panna, ewentualnie nowa praca, kursy, egzaminy. Ten mag też może mówić o tym, że chcecie dalej się kształcić.
chcecie dalej rozwijać swoje umiejętności, jakieś praktyki, jakieś dodatkowe właśnie umiejętności. I być może tutaj, no, jakiś egzamin, jakieś szkolenie, coś, co się bardzo zaangażujecie, pierwsze jakieś inwestycje, ruszanie też ze swoją firmą, ze swoim biznesem, ze swoją działalnością. No, piękne czytanie, no, gdyby nie ta trójka mieczy, ale ja się cieszę, bo to znaczy, że coś zmieniacie w swoim życiu na lepsze, tak? Chcecie wyjść z tej trudnej sytuacji, jakoś krzywo te karty ułożyłam, moi kochani, nie, ale tu mam statyw, dobrze. Ojej, no dobrze, to podopowiadamy sobie. Strzelec naprawdę w marcu jest bardzo zadowolony. Dużo spotkań towarzyskich, dużo uśmiechu na twarzy, dużo powodów do radości. Wszelkie sprawy idą tak, jak sobie strzelec tego zażyczył. To jest świętowanie, to jest, mówię, bycie w jakimś fajnym towarzystwie. No nie mówię, że imprezowanie, bo mamy tutaj dziewiątkę denarów. Raczej, nie wiem, może zakupicie sobie coś ładnego, tak? Do domu, albo w ogóle myślicie o jakiejś działce, przeprowadzce, no nie wiem, remoncie, zmianie samochodu. Też tak może być. Ale pierwsze co, to firma i biznes. Na to tutaj stawiam. I teraz tak, te strzelce, które szukały pracy, na pewno tą pracę w marcu znajdą. Będziecie z tej pracy bardzo zadowoleni, zwłaszcza z warunków pracy, umowy, no i oczywiście wynagrodzenia. Dziewiątka jest to karta spełnienia zawodowego, no i takich galantych pieniędzy, więc tutaj na pewno nie będziecie narzekać, dlatego powód do radości. Tak jak powiedziałam, coś z domem, coś z rodziną, jakieś wydarzenia, jakieś pieniądze, na które czekacie, jakieś pierwsze inwestycje, bądź nowe jakieś źródło dochodu, nowa gałąź, nie wiem, waszego przedsiębiorstwa, filia firmy, tak? Jakiś dodatkowy pomysł, bądź no, zaangażowanie się w jakiś nowy pomysł, jakaś inspiracja, tak? Może praktyka w nowym zawodzie, może faktycznie na jakieś szkolenia tutaj będziecie uczęszczać, w nowym temacie się jakoś rozwijać. No myślę, że pieniędzy nie powinno wam brakować w marcu. Mało tego, ta praca będzie wam sprawiać satysfakcję, ogromną satysfakcję. Zobaczmy, trzy kielichy. Tak, no i król buław, czyli tutaj firma, przedsiębiorstwo, zaangażowanie się w swoje sprawy zawodowe, dobre stanowisko pracy, jeżeli pracujecie na etacie, ewentualnie jeżeli kontynuujecie pracę w swojej własnej firmie, no to tutaj nie wiem, czy po jakimś okresie zawieszenia tej działalności, zastoju, czy po prostu firma działała, ale staraliście się po prostu jakoś straciłam wątek. No chodzi mi o to, że no mimo trudnego okresu czasu, no nie chcieliście zamykać tej firmy, tylko no jakimś takim minimalnym kosztem chcieliście, żeby prosperowała, a teraz właśnie od marca możecie ruszyć, tak? Kontynuować swoją działalność, wykorzystywać swoje kontakty, swoje właśnie umiejętności, nie wiem, czy coś produkujecie, czy handlujecie czymś, czy jakieś oferujecie usługi. Natomiast król to jest kontynuacja, tak jakby wznowienie i kontynuacja tego, na czym się znacie, co wam dobrze wychodzi, jeżeli chodzi o pracę, tak? No i dziewiątka denarów, całkiem niezłe pieniądze przy tym. Więc jest powód do radości, praca jest. Wasze działania, trójka mieczy i sześć mieczy, no właśnie, czyli albo rezygnujecie z czegoś, kosztem czegoś, i to może być... miecze to informacje, to wiadomości. I tak jak powiedziałam, może macie już dosyć negatywnego wpływu tych wszystkich informacji, tych wszystkich obostrzeń, tych wszystkich zakazów, nakazów,
które w pewien sposób ranią Waszą rodzinę, uderzają w Wasz biznes, uderzają w Wasze życie, tak? I coś chcecie z tym zrobić? Nie wiem, może chcecie się przekierunkować na coś innego, może faktycznie przebranżowienie, może jakieś nowe pomysły. Ewentualnie, mimo trudnej sytuacji i rozczarowania się na jakiejś osobie bądź na jakichś właśnie informacjach, chcecie doprowadzić jakieś projekty do szczęśliwego zakończenia, tak? Osiągnąć swój cel. Może wyjazd też do pracy, który do tej pory był jakoś ograniczany, a teraz, no nie wiem, otworzą granice i będziecie mogli jechać, tak? Zmiana pracy, zmiana w swoim życiu, planowanie wyjścia z tego kryzysu, bo to niekoniecznie musi być, bo miecze to jest, kochani, wszystko w powietrzu, tak? To są dopiero plany, to jest takie analizowanie, głębokie przemyślenia. To nie są jeszcze buławy, które pokazują działanie fizyczne, tak, że już to robimy. Nie, to jest dopiero zastanawianie się. Może wreszcie strzelec wpadł na jakiś pomysł, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji, tak? Koniec zamartwiania się, koniec poddawania się właśnie tej smutnej rzeczywistości, tylko zmieniamy kierunek. Odchodzimy od tego. Nie chcę dalej tkwić w tych emocjach. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie, kochani, no to tutaj też. Chcę wyjść z tego stanu, tak? Chcę się cieszyć życiem. Chcę odnowić kontakty z przyjaciółmi. Chcę z partnerem mieć dobre stosunki. Mimo jakiejś właśnie, no nie wiem, może być depresja nawet, tak? Jakiś smutek, jakiś żal, jakieś właśnie takie krwawiące serce, które jest, że tak powiem, no cały czas jest tarana i zajmowana się za bliźni, jeszcze może dokuczać. Ta karta symbolizuje miecze, unieruchamiają to serce, które no, nie może pracować, nie może emanować tych emocji. Może czas właśnie myśleć logicznie i już nie dawać się też brać na litość, na to, żeby uczuciami się kierować, tylko naprawdę ocenić na chłodno, przeanalizować sytuację, zobaczyć, co się dzieje i coś zacząć zmieniać w swoim życiu, tak? Bo tak dalej, jak do tej pory, być nie może. Bo Wy chcecie wyjść tutaj z jakiegoś kryzysu emocjonalnego. I obojętnie, czy to chodzi o rodzinę, czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o Was samych, którzy jesteście w jakiś sposób zrozpaczeni całą tą sytuacją związaną z sytuacją na świecie, tak? Która niestety ma negatywny wpływ na większość naszego życia. Dobrze, zobaczmy tego maga z przeszłości. To jest takie nabranie pewności siebie, paść buław. To jest Wasza karta, kochani, kochane moje strzelce. Czyli robicie pierwszy krok do przodu, zaczynacie działać i teraz zaczynacie inwestować w siebie, w swoje życie, w pracę. Tak jak powiedziałam na początku, te osoby, które szukają pracy, no, zmobilizowały się do tego, żeby jednak zaangażować się w poszukiwania i ta praca będzie. Jeżeli wznawiacie biznes, jesteście pewni, że firmę, dajmy na to, trzeba od nowa otworzyć. Być może po okresie jakiegoś zawieszenia, być może po prostu zacząć pomalutku działać, zarabiać, inwestować, rozwijać się. Rusza cały ten system, tak? Myślicie, że sytuacja jest na tyle bezpieczna, że możecie się rozwijać ze swoim pomysłem. Intuicja Wam podpowiada, że będzie dobrze. Król Kielichów ma kreatywne pomysły, jest dobrym doradcą, ale jest też bardzo spokojny, opanowany. Czuje się bezpiecznie, więc wydaje mi się, że strzelec, po pierwsze, jeżeli chodzi o zdrowie, czuje się bardzo dobrze. Wraca mu kondycja i może znowuż wykorzystywać swój talent, żeby rozwijać się zawodowo. Nie przeszkadzają mu żadne dolegliwości, więc też nie ma jakiegoś smutku, wycofania, tak? Jakiegoś strachu, więc też angażuje się pełną parą w pracę. Oczywiście w związek, w rodzinę,
widać, że radość wróciła. Natomiast jest to też karta, która pokazuje, że strzelec ocenia sytuację jako bezpieczną, tak? Że teraz jest ten dobry moment, żeby zacząć się realizować zawodowo, żeby być może zmienić pracę albo kontynuować pracę, jeżeli jesteście przedsiębiorcami, macie własną firmę. W połowie miesiąca karta papieża. Papież jest to zodiakalny byk, jakaś starsza, dojrzała, bardzo mądra, ciesząca się autorytetem osoba, ale jest to też wiara w siebie. I znowuż spokój, znowuż opanowanie. To są dobre negocjacje, dobre umowy, jakieś szczere rozmowy, dyplomacja, tak? Ale też ogromna wiedza, autorytet, rozwój duchowy jak najbardziej. No i wiara w swoje możliwości, więc być może tutaj strzelec uwierzył w siebie, tak? Uwierzył w siebie i znowuż król kielichów i czuje się bezpiecznie. Może jakiś terapeuta tutaj też pomaga, tak? Jeżeli mieliście jakieś problemy właśnie z depresją czy z taką, no, stresem jakimś, z jakąś nerwicą. Mówię Wam, kochani, różne wersje, dlatego żeby każdy z Was coś tam dla siebie wziął. No, wszyscy jesteśmy różni. Każdy ma z nas inne życie, inne swoje tam problemy, inne jakieś marzenia, założenia i wiadomo, dla jednego sprawdzi się tutaj z pracą, dla innego ze zdrowiem, a jeszcze innego może z jakimiś sprawami właśnie sercowymi, rodzinnymi. Te osoby, które się tutaj jakoś być może uwikłały w jakiś kryzys małżeński bądź partnerski, też wychodzicie z tego, wychodzicie, uciekacie od tego negatywu, od tego zranienia, od tych krzywd, od tych smutków. Też może jakaś terapia tutaj jest, tak? Na pewno jest miłość, samouczucie, jest stabilizacja i kontynuacja tego związku. Tylko trzeba popracować nad sobą, ale popracować wspólnie. No i na koniec marca jakieś zmiany, jakieś pozytywne zmiany. Więc moi kochane strzelce, jeżeli czekacie na jakąś diagnozę też od lekarza, to w połowie marca to będzie bardzo dobra diagnoza. Ktoś bardzo mądry, prawdopodobnie wykształcony, czyli lekarz, powie Wam, że jest poprawa i że leki działają albo terapia działa, że podnieśliście swoją samoocenę, że czujecie się bezpiecznie i wszystko idzie w dobrym kierunku. Nadal dojrzałe decyzje, poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli podpisujecie w nowej pracy jakieś umowy, jak najbardziej. Te osoby, które gdzieś tam bronią, nie wiem, pracy magisterskiej albo coś ze studiami jest związane z nauką, też jak najbardziej dobre wyniki, dobre efekty. Będziecie z siebie zadowoleni. Wasze czynniki wewnętrzne. Kochankowie. Kochankowie to jest, to są czasami dylematy, wątpliwości, gdzie musimy wybrać, zadecydować, dokonać właśnie wyboru. To jest też partnerstwo, więc być może tutaj właśnie razem musicie działać z partnerem, ale jest to też uczucie zakochania. Czasami jakieś flirty, czasami jakieś romanse, ale w to już nie będę wnikać, nie będę rozwijać, bo to będzie na czytaniach miłosnych. No myślę, że strzelec po prostu się zastanawia, czy właściwego dokonał wyboru. I mamy znowuż tutaj kartę maga, czyli albo chodzi o naukę, albo o firmę, o działalność, ewentualnie o nowy etap w swoim życiu, gdzie jest przekonany, że sobie poradzi, tak? Że odważnie wkracza w jakieś nowe projekty, nowe wizje, chce doświadczać, chce się uczyć bądź wykorzystywać swój talent do pracy, tak? Ma na to bardzo duży wpływ, ma pieniądze, umiejętności, dlaczego ma tego nie wykorzystać? Z otoczenia 6 kielichów, więc tutaj ktoś Wam udzieli wsparcia. Na pewno możecie liczyć na starych, dobrych znajomych, na rodzinę, na dzieci, na przyjaciół. Ktoś za Wami tęskni, ktoś być może chce Wam pomóc zrealizować marzenia. Jak będziecie się otaczać pozytywnymi ludźmi, którzy bardzo Was kochają, wspierają,
szybciej dojdziecie tu do jakiejś równowagi. Tu mówię teraz do strzelcy, którzy faktycznie być może z jakąś depresją albo takim jakimś załamaniem lekkim się borykają. No właśnie, i ktoś, kochani, z waszego otoczenia, ktoś, kogo dobrze znacie, kto jest waszym długoletnim przyjacielem bądź przyjaciółką, starym, dobrym znajomym, szuka waszego towarzystwa, szuka kontaktu. Więc być może tutaj odświeżycie jakieś kontakty w marcu właśnie z przyjaciółmi, z którymi ten kontakt być może się urwał poprzez wasze jakieś stresy, jakieś takie problemy emocjonalne bądź życiowe. Panna, zwłaszcza jakaś panna czeka na kontakt od was. Natomiast to są też osoby, które w jakiś sposób poprzez tą pandemię odizolowały się troszeczkę od was, bo pustelnik to jest izolacja, to jest taka ostrożność. A oni się bardzo zastanawiają, co tam u was słychać, kochane strzelce, co się z wami dzieje i no i właśnie fajnie by było, jakbyście się spotkali, w jakiś sposób odezwali, być może telefonicznie. Na pewno możecie liczyć na pomoc od tej osoby. Jakaś starsza osoba tutaj też chce wam udzielić pomocy. Zodiakalna panna, nie wiem, może dziadek, może babcia, może mama, może tata. Ktoś, kto dużo przeszedł w życiu, ma ogromną wiedzę, doświadczenie, no i być może potrafi wam udzielić wielu wskazówek. Tylko trzeba poprosić, tak? Odpowiedzieć na ten kontakt. Wasze obawy, nadzieje. No i mamy sąd ostateczny. Sąd ostateczny to po pierwsze szybki powrót do zdrowia. To jest poprawa kondycji fizycznej, zdrowotnej po jakimś wypadku. Czyli wracamy do sprawności, wracamy do funkcjonowania normalnego. To jest też zakończenie wszelkich problemów, jakichś spraw, które gdzieś tam się wlekły latami, miesiącami. Być może będzie też szansa wreszcie podjąć decyzję bądź zrealizować jakieś marzenia właśnie z przeszłości, które przez jakieś czynniki niezależne od was były na jakiś czas zawieszone, wstrzymane. Teraz ten anioł z trąbą wzywa was jeszcze raz i mówi: macie tutaj ostatnią możliwość zapoznania się z tematem, no i podjęcie decyzji. To ostatecznie będą się właśnie tutaj wyjaśniać jakieś sprawy zawodowe właśnie, poprawa w życiu zawodowym, odcięcie się od problemów. I pogodzenie się być może, jeżeli chodzi tutaj o jakieś sprawy w związku, tak? Tak jak powiedziałam, może jakaś terapia i powrót do normalności w relacjach, wybaczenie sobie jakichś krzywd, jakichś słów, które gdzieś tam poraniły i ta uraza gdzieś tam była chowana głęboko, nieprzebaczona, nie przedyskutowana. Więc ten sąd zmienia wszystko na lepsze, tak? A wy się zastanawiacie, czy będzie dobrze, czy nie, czy wreszcie się odetniecie od tych problemów. Koniec marca, karta śmierci, czyli karta przemiany. To jest też karta końca i początku jednocześnie, czyli świadomie żegnacie się z trudną przeszłością, jakimiś wydarzeniami, i wchodzicie w nowy cykl, wchodzicie w nowe, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, jeżeli chodzi o związek, jeżeli chodzi o zdrowie, tak? To jest też pokonanie choroby. Proszę bardzo, mówisz i masz 7 buław, tak? I wytrwałość w tych zmianach, wytrwałość w tych przemianach, żeby utrzymać to, co udało wam się zmienić i to, że tak powiem, świadomie, wy sami podjęliście tą decyzję, no i wytrwać w tej energii trzech kielichów, tego szczęścia, tego uśmiechu, pozytywnych emocji. I rycerz buław, no i ruszanie, działanie, rozwijanie się zawodowo, powrót namiętności do związku, powrót do sprawności fizycznej, jeżeli tutaj był jakiś problem właśnie ze zdrowiem, może jakiś wyjazd właśnie, bądź przeprowadzka. No niektóre strzelce będą się przeprowadzać. I ta przeprowadzka dobrze wam zrobi. Nowe miejsce, gdzie będziecie mogli
No właśnie, odciąć się już zupełnie od tych starych jakichś przeżyć, tak? Bo czasami jest tak, że no niby już jest dobrze, niby jakieś rany się zaleczyły, jest poprawa w życiu, ale mimo to, że jesteśmy w tym miejscu, patrzymy na przykład na tą okolicę, na ten dom, na to, na te przedmioty, które nam cały czas przypominają te złe wydarzenia, to jednak gdzieś to tam jeszcze wraca, tak? A jak jesteśmy w nowym miejscu na przykład, jeżeli chodzi o mieszkanie, tak? Nowa lokalizacja, to jakoś nam łatwiej pogrzebać tą przeszłość i zacząć to życie od nowa. Kochani, podsumowując, jakieś fajne wydarzenia w marcu, wiele spraw Wam się uda, wyjdziecie z kryzysów nie tylko zawodowo-finansowych, ale też związkowych, tak jak powiedziałam, uda się pokonać jakąś chorobę, jakąś dolegliwość, czy to fizyczną, czy to duchową, ale poradzicie sobie, bo Wy świadomie postanowiliście coś zmienić w sobie i w swoim życiu. Wytrwaliście w tym, rozwijacie w to, bardzo się w to zaangażowaliście i teraz no, działacie, tak? Działacie. Odzyskaliście pewność siebie. Pewność siebie, karta maga, tak? Tutaj też. No i oczywiście przedsiębiorstwo, zaangażowanie w sprawy zawodowe, jeżeli pasuje do Was tutaj ta informacja, ze wznowieniem pracy bądź zmianą pracy, tak? Nowa jakaś praca, nowa firma, nowy pomysł na firmę, jakieś pierwsze inwestycje, rozwój, poszerzanie swojej firmy. To się wszystko uda. Będziecie mieli dużo pracy, będziecie zaganiani, zabiegani. Może gdzieś właśnie wyjedziecie też w sprawach zawodowych. No dobrze, kochani, jaka rada dla Was? 2 denary. Podejmij konkretną decyzję, strzelcu, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę. I cóż, możesz liczyć na jakąś współpracę, dobrą współpracę. Jeżeli szukasz pracy, pojawią się 2 oferty, wybierzesz tą lepszą. No i chyba koniec już takich zawirowań, tak? Finansowych. No pokazały się denary, więc nie będę tu cudować już na inne fronty. Myślę, że tak głównie chodzi tu o pieniądze, ale być może też o jakieś ważne decyzje w Waszym życiu. O takie zamieszanie, że uda Wam się odzyskać właśnie stabilizację, bo denary to jest stabilizacja, takie uziemienie w tych szalonych czasach, czyli zobaczcie tam ten sztorm, wicher, czyli takie zawirowania życiowe w kraju i na świecie, uda Wam się odnaleźć tą stabilizację. Gdzieś zakotwiczycie, kochani. Na co, na kogo uważać? Królowa Mieczy. Wszelkie urzędy, sądy, prawo, nakazy, zakazy. Ale też zwracajcie uwagę na podejmowane decyzje, żebyście byli przekonani, że to jest ta droga, ta ścieżka, którą chcecie podążać, tak? I że to jest bezpieczne, że głęboko przemyślane i macie pewność, że to jest właśnie to, co chcecie robić. No i oczywiście lekarz jeszcze, tak? Diagnoza, pilnujcie tego. Pilnujcie też swoich spraw, żeby ktoś nie zadecydował za Was, tak? Bo Królowa Mieczy czasami lubi decydować. No i to jest też szczerość. Królowa jest szorstka, chłodna, ale szczera do bólu i zazwyczaj ma rację, więc tutaj no, czasami trzeba przełknąć ślinę i wysłuchać jej i przyznać rację. No. Więc tutaj uważamy na wszelkiego rodzaju też przepisy, rozporządzenia, prawo przede wszystkim, żeby robić wszystko zgodnie z prawem. No i tyle, kochani. Jaka afirmacja dla Was? Afirmacja dla naszego strzelczyka. Kocham własne ciało. O, proszę bardzo. No niektóre strzelcy tutaj zainwestują w siebie. Będzie jakaś siłownia, będzie jakiś sport, będzie jakieś biegi, poprawa nad kondycją fizyczną, praca nad kondycją fizyczną.
Tak, mamy tutaj i w moim umyśle panuje spokój, a moje zdrowe ciało jest tego odzwierciedleniem. I widzicie, kochani, jak pięknie karty ze sobą rozmawiają. Ja mówiłam, że tutaj może być też informacja dla strzelców, które mają jakieś problemy właśnie emocjonalne, duchowe. Są w rozsypce, że tak powiem. Przez jakieś swoje własne problemy albo całą tą otoczkę, która jest, że tak powiem, cały czas jak pajęcza sieć tkana i tak nas oplata. Związana z tymi wydarzeniami na świecie, tak? Jeżeli chodzi o zdrowie, no, ma to na nas niezwykle duży wpływ. Jesteśmy już zmęczeni, jesteśmy ponad rok w tym wszystkim i niestety no, już efekty na naszym zdrowiu psychicznym też się pojawiają. Jedni sobie z tym radzą, inni są bardziej wrażliwi i niestety no, gorzej to na nich wszystko wpływa. I gdzieś tam mogą być właśnie jakieś niepokoje, dlatego konsultujcie to z doświadczonymi osobami. No i działajcie, próbujcie wyjść z tego, zmieniać swoje życie, tak? A w zdrowym ciele zdrowy duch, więc jakaś forma aktywności fizycznej też tutaj na pewno będzie dobrym takim dodatkiem do tego, żeby poprawić swoje samopoczucie, jeszcze szybciej pokonać jakiś kryzys, tak? No dobrze, kochani, i aniołek na zakończenie, co on tam chce dodać? Poczuj swoją siłę i moc, kochany strzelcu. Poczuj swoją siłę i moc. Czyli nabierz tej pewności siebie, tej odwagi, którą daje ci karta maga, tak? Dla maga nie ma rzeczy niemożliwych. On stryknie w palce i już jest, tak? Jest tak pewny siebie, jest tak przekonany, tak umie wpłynąć na otoczenie swoimi umiejętnościami albo urokiem osobistym, swoją pewnością siebie i darem przekonywania. Wykorzystaj to, strzelcu, i działaj. Realizuj się. Spełniaj swoje marzenia i nie poddawaj się temu złemu samopoczuciu trójki mieczy. Kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego marca. Pamiętajcie, czytanie ogólne. Odsłuchajcie dodatkowo swój znak ascendentalny. A ja się z Wami żegnam. Wszystkiego dobrego, kochani. Zdrówka, pogody ducha, spełnienia marzeń. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.